Dzień dobry Państwu, Agnieszka Niemiec. Zapraszam na czwartkowe wydarzenia. Ukrył się w górze puszek po piwie. 32-letni poszukiwany leżał na kanapie, wtopiony w otoczenie kameleon. Leżał na kanapie pomiędzy tymi puszkami. Pijany kierowca narobił szkód. Według świadków mężczyzna jechał slalomem po jezdni, dokonując przy tym uszkodzeń innych pojazdów, znaku drogowego oraz lampy ulicznej. 32-letniego mężczyznę zatrzymali policjanci z Jawora. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że poszukiwany schował się w pokoju wypełnionym puszkami po piwie. Policjanci weszli do mieszkania mężczyzny, który był poszukiwany. Ich oczom ukazał się pokój wypełniony po brzegi pustymi puszkami po piwie. 32-letni poszukiwany leżał na kanapie, wtopiony w otoczenie kameleon. Leżał na kanapie pomiędzy tymi puszkami. Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do policyjnego aresztu. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd. Podejrzany ma zasądzoną karę zastępczą 15 dni pozbawienia wolności z uwagi na to, iż kierował w przyszłości rowerem po pijanemu. 32-latek trafił już za kraty. Głogowscy mundurowi zatrzymali 42-letniego kierowcę, który miał w organizmie około 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna w trakcie jazdy uszkodził stojące auta, latarnie i słup. To działo się 19 marca po południu. Kierujący pojazdem marki Audi dokonał szkód na terenie miasta i uciekł z miejsca zdarzenia. Kierujący pojazdem marki Audi dokonał uszkodzenia płotu przy ulicy Jana Cybisa i uciekł z miejsca zdarzenia. Następnie przy ulicy Orbitalnej kierowca uderzył w lampę uliczną. Według świadków mężczyzna jechał slalomem po jezdni, dokonując przy tym uszkodzeń innych pojazdów, znaku drogowego oraz lampy ulicznej. Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość kierującego pojazdem marki Audi. Badanie pokazało, że w organizmie kierującego jest około 2,5 promile alkoholu. Na miejsce przyjechała również Straż Pożarna oraz Zespół Ratownictwa Medycznego, które podjęło decyzję o przetransportowaniu mężczyzny na SOR. Później mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie, a jego wybrykami zajmie się sąd. Niespodziewana śmierć w głogowskim szpitalu. 38-letnia kobieta zmarła po porodzie. Sprawę bada już prokuratura. Kobieta w zaawansowanej ciąży została przyjęta do szpitala w Głogowie i 18 marca urodziła tam zdrową córkę. Następnego dnia stan zdrowia kobiety gwałtownie się pogorszył i pacjentka trafiła na oddział intensywnej terapii. Mimo podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych zmarła. Teraz prokuratura prowadzi dwa śledztwa. Jedno postępowanie dotyczy narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała w związku z podejrzeniem powstałym po przyjęciu matki do szpitala, iż mogła ona przed porodem w czasie ciąży zażywać narkotyki. Działania śledczych mają sprawdzić, czy wątek narkotykowy rzeczywiście się potwierdzi. Drugie postępowanie karne prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że po przeprowadzeniu sekcji zwłok nie jest jeszcze możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie co do przyczyny zgonu kobiety. Niezbędne jest wykonanie szeregu badań dodatkowych, a w tym badań toksykologicznych, badań histopatologicznych. Rzeczniczka prokuratury podkreśla, że na razie śledztwa prowadzone są w sprawach, a nie przeciwko komuś. Noworodek decyzją sądu trafił do pieczy zastępczej, bo nie można było dokładnie ustalić tożsamości drugiego z rodziców. Sprawdźmy, co czeka na Państwa w dalszej części wydarzeń. Poszukiwana, zatrzymany. Ubrał perukę z długimi włosami, ubrał krótką sukienkę oraz wykonał staranny makijaż. Kto podrzucił problem? Zgromadzony materiał dowodowy został przekazany do prokuratury celem wszczęcia śledztwa. Niecodzienny przebieg miała interwencja policji w Złotoryi, gdzie funkcjonariusze chcieli zatrzymać złodziejkę, ale na komendę wrócili ze złodziejem. Przestępca doskonale zamaskowany może teraz spędzić za kratami nawet 5 lat. To miała być interwencja jak tysiące innych. Klasycznie zatem rozpoczęła się od zgłoszenia kradzieży w jednym ze sklepów na terenie Złotoryi. Ze zgłoszenia wynikało, że do sklepu weszła wysoka, szczupła kobieta. W pewnym momencie pracownicy zauważyli, że bierze artykuły z półek, a następnie chowa je do torebki. Widząc to zachowanie, natychmiast zadzwonili do naszej jednostki policji oraz dodatkowo uniemożliwili klientce wyjście ze sklepu. Policjanci przyjechali na miejsce, by zatrzymać kobietę, ale ta... Co pani tu robi? Przydełkuję.
Okazało się, że złodziejem wcale nie jest kobieta, a mężczyzna, 45-letni mieszkaniec powiatu polkowickiego, zrobił jednak wiele, by uchodzić za damę. Ubrał perukę z długimi włosami, ubrał krótką sukienkę oraz wykonał staranny makijaż i okazało się, że w ten sposób pod takim niecodziennym przykryciem w odstępie kilku dni dokonał dwóch kradzieży. W tej placówce na łączną wartość około 1500 zł. Jak relacjonuje policja, mężczyzna kradł kosmetyki i gadżety erotyczne, usłyszał już zarzuty, grozi mu 5-letnia odsiadka w celi dla mężczyzn. W ciągu zaledwie 2 dni na terenie gminy Miłkowice odkryto przynajmniej 4 nielegalne składowiska odpadów. To części motoryzacyjne czy olej, choć dokładny spis substancji poznamy dopiero po opinii biegłych. Kto teraz zajmie się niechcianymi śmieciami, to problem, który jeszcze nie został rozwiązany. Odpady wydzielające ropopochodny zapach najpierw pojawiły się w Grzymalinie, później w Lipcach. O fakcie poinformowali mieszkańcy, wskazując nawet sprawcę, który przyjechał na miejsce ciągnikiem, co zarejestrowały przydomowe kamery. Policjanci wykonali czynności, następnie zgromadzony materiał dowodowy został przekazany do prokuratury celem wszczęcia śledztwa. Jak ustaliliśmy, w sprawie odpadów w Grzymalinie zatrzymano 2 osoby, ale policja nie ujawnia szczegółów. Odkrycia to spory ciężar tak dla mieszkańców, jak i władz gminy, którym brakuje dziś optymizmu, szczególnie że niecodzienne odpady ujawniono w ciągu zaledwie 2 dni, także w Siedliskach czy Gniewomierowicach. Odkąd odpady stały się tak naprawdę kosztem znacznym w prowadzeniu działalności, to takich sytuacji jest bardzo dużo. Miejsca zostały zabezpieczone przy wydatnej pomocy strażaków. Czekamy na wyniki ekspertyzy biegłych, zapowiada wójt i zwraca uwagę na problem z usunięciem podrzuconych śmieci. Wezwaliśmy właścicieli gruntów. No niestety ten pierwszy obowiązek, jeżeli nie znajdzie się sprawca, to ciąży na nich. W momencie, gdy to będą bezskuteczne działania, może chociażby nawet z przyczyn finansowych, no spada to na gminę. Koszty ogromne, alarmuje wójt, choć na liczenie jeszcze przyjdzie czas. Zadanie będzie trzeba bowiem zlecić specjalistycznym firmom. Nowe place zabaw wkrótce powstaną przy miejskich przedszkolach w Lubinie. Ponad 1 000 000 zł na ten cel miasto zdobyło z Unii Europejskiej. Nowe place zabaw powstaną przy 12 miejskich przedszkolach. Jest to efekt pozyskania środków z funduszy europejskich na realizację programu dotyczącego integracji w związku z wojną na Ukrainie i przybyciem do naszych jednostek uczniów z Ukrainy. Elementem tego programu jest właśnie doposażenie placów zabaw, jakie funkcjonują w naszych przedszkolach. Będzie doposażonych na tym etapie 12 naszych przedszkoli. Na placach zabaw pojawią się więc nowe ślizgawki, huśtawki czy ławki. Przeznaczonych zostanie na to 1 100 000 zł. Dyrektorów przedszkoli, którzy znając swoje potrzeby wybierali, jakie elementy chcieliby mieć jeszcze na swoich placach zabaw. Place zabaw mają być gotowe przed nowym rokiem szkolnym 2023-2024. Pieniądze pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt nazywa się Przyjazna lub Integracja, rozwój infrastruktury edukacyjnej na rzecz wzmocnienia integracji dzieci w lubińskiej szkole i przedszkolach. Jubileuszowy 10. Festiwal Kwiatów i Roślin w Lubinie. Z tej okazji w tym roku impreza potrwa 3 dni. Organizator zaprasza w ostatni weekend kwietnia i 1 maja. Kwiaty balkonowe, rabatowe, sadzonki, drzewa, krzewy ozdobne czy owocowe, winorośle, ale również ziemia i akcesoria. To wszystko będzie można kupić podczas tegorocznej edycji imprezy. Asortyment będzie bogaty. Czekamy jeszcze również na zgłoszenia wystawców posiadających różne dekoracje ogrodnicze. Mamy kilka, natomiast tego nigdy nie brakuje. Także zachęcamy do zgłoszeń. Mamy jeszcze 1,5 miesiąca do wydarzenia, więc cały czas przyjmujemy zgłoszenia wystawców. Na tą chwilę mamy około 30 zgłoszeń od wystawców, natomiast cały czas je przyjmujemy. W tym roku ta przestrzeń dla właśnie wystawców została poszerzona i zaczynamy tak naprawdę od wejścia od ulicy Kwiatowej. Organizator co roku dba o to, by festiwal był imprezą rodzinną i by każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Będzie pan Czuksanow z prelekcjami oraz akcją Polska w kwiatach. Natomiast mamy również strefę warsztatową, którą w tym roku planujemy zlokalizować właśnie przy Parku Linowym i tutaj to właśnie będzie również odbywać się
cała ta główna część, czyli właśnie warsztatowa, akcja Polska w kwiatach, prelekcje i wykłady nasze. Generalnie warsztaty mamy w tym roku podzielone osobno dla dzieci, osobno też dla dorosłych. Także dorośli znajdą jakieś atrakcje dla siebie i ciekawe zajęcia, na przykład z carvingu, które będą prowadzone właśnie dla dorosłych. Natomiast dla dzieci mamy warsztaty ukierunkowane na naukę tworzenia dekoracji, czyli tak naprawdę aranżacje, które sami tworzymy właśnie na festiwal. Festiwal będzie się odbywał przez 3 dni od godziny 9 do 18. Pozostajemy w temacie festiwalu. 30 plansz stanęło na lubińskim rynku. To wystawa poprzedzająca właśnie Festiwal Kwiatów i Roślin. W tym roku festiwal, jak już informowaliśmy, obchodzi jubileusz istnienia. Do tej pory zgłosiło się blisko 40 wystawców. Najczęściej są to osoby i firmy, które gościły już w Lubinie. Jedna strona to podsumowanie 10 lat istnienia festiwalu. Na każdej planszy mamy każdy rok, kiedy odbywał się Festiwal Kwiatów u nas. Jest podsumowanie ilości wystawców, terminów, w jakich organizowaliśmy oraz ilości osób odwiedzających. Są też wycinki z gazet dotyczących właśnie tych wydarzeń. Kolejne plansze to zdjęcia kwiatów. Czyli to tak naprawdę, co jest najpiękniejsze w tej imprezie. Natomiast trzecia strona to są kwiaty na znaczkach pocztowych. Jest to element wystawy, który pochodzi tak naprawdę z archiwum prywatnego Małgorzaty Biadali, która jest od początku tak naprawdę przez te 10 lat koordynatorem całego wydarzenia. I dlatego też ta trzecia strona tak wygląda tej wystawy. Wystawa do blisko 20 kwietnia będzie stać w lubińskim rynku. Potem przeniesiona zostanie do Parku Leśnego, w którym 29 rozpocznie się Festiwal Kwiatów i Roślin. Potrwa 3 dni. Będzie to 10. jubileuszowa edycja imprezy. Przypomnijmy, że do 2018 roku festiwal odbywał się na lubińskich Błoniach. Potem organizator przeniósł imprezę do Parku Leśnego. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.